Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Historia z Górnej Półki. Chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć o książce, która nie jest książką łatwą, nie jest książką lekką, dosłownie, ale bez wątpienia jest książką ważną i książką stricte naukową. Sięgamy na górną półkę po książkę pana doktora Daniela Koresia. Książkę, której główny tytuł brzmi W cieniu wyroku na miasto. Ten tytuł większości osób zapewne nie powie wiele, chyba że ktoś miał okazję czytać książkę pana profesora Andrzeja Sowy, która była poświęcona, no właśnie, wyrokowi na miasto, czyli decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego. Kiedy sięgamy do środka tej książki, czytamy, że jest to praca o pułkowniku dyplomowanym Józefie Szostaku, pseudonim Filip, który żył w latach 1897-1984 i jest biografią szefa oddziału trzeciego i szefa operacji Komendy Głównej Armii Krajowej. Pan doktor Daniel Koreś, który mam nadzieję już niedługo zostanie samodzielnym pracownikiem naukowym, bo pisząc takie książki bez wątpienia na to zasługuje, zmierzył się tutaj z biografią człowieka. Człowieka, o którym próżno szukać informacji na kartach nie tylko podręczników szkolnych, z których uczy się młodzież w ostatnich klasach szkoły ponadpodstawowej, ale też w zdecydowanej większości podręczników akademickich. Można powiedzieć, jest to biografia człowieka drugiego, a może nawet trzeciego czy czwartego szeregu, który jednak w wielu momentach swojego życia miał nawet nie tyle okazję, co otrzeć się o wielką historię, tylko w tej wielkiej historii zapisać swoją rolę. Ta książka z jednej strony jest klasyczną biografią, bo dowiadujemy się z niej, kim byli rodzice Józefa Szostaka, jak dorastał, ale przede wszystkim dowiadujemy się o trzech najważniejszych okresach w jego życiu. Pierwszym, okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy był kawalerzystą. Drugim, kiedy przez pewien okres czasu II wojny światowej ukrywał się, ale też w żaden sposób nie prowadził działalności konspiracyjnej, by przede wszystkim w latach 1943-1944 zaangażować się w działalność konspiracyjną i w kluczowym momencie podejmowania decyzji o wybuchu powstania w Warszawie, co jak wiemy nastąpiło o godzinie 17 1 sierpnia 1944 roku, być przed tą datą w gronie tych, którzy decydowali o tej decyzji. Nie była to oczywiście postać pierwszoplanowa, taka jak komendant główny Armii Krajowej generał Tadeusz Bur-Komorowski czy Leopold Okulicki, który odegrał istotną rolę, ale bez wątpienia była to postać konsultowana i była to postać z racji zajmowanego wówczas stanowiska, którą ci, którzy chcieli doprowadzić do wybuchu warszawskiej insurekcji, chcieli mieć po swojej stronie. Z tą decyzją, którą wówczas poparł, mierzył się do końca swojego życia. Ale to był drugi okres jego życia. Po tym, jak trafił do obozów wienieckich, a między innymi krótko przebywał w Lambsdorff, czyli dzisiejszych Łambinowicach, niedaleko Opola, później w Woldenbergu, w okresie wolnej Polski musiał się zmierzyć z tym, z czym mierzyła się duża część Polaków, a przede wszystkim tych, którzy nie chcieli zgodzić się na to, żeby Polska była sowietyzowana. Ale on wówczas też początkowo nie należał do tych, którzy w szczególnie aktywny sposób walczyli, a to jednak nie sprawiło, że władze komunistyczne dały mu spokój. Kilka lat spędził w aresztach, w więzieniu, później próbował w miarę normalnie funkcjonować, w późnym okresie życia sięgnął po pióro. To jest też książka, która pokazuje, jak toczyły się losy Polaków, urodzonych na przełomie XIX i XX wieku, mających to wielkie szczęście obserwować odradzającą się Polskę w roku 1918 i służącym jej całym sercem. To był człowiek, który widział jej upadek w roku 1939, to, co dzieje się z nią po II wojnie światowej i kiedy umierał w latach 80., zapewne wyobrażał sobie, że kiedyś Polska będzie niepodległa. Jemu nie dane było dożyć tego momentu. Ale bez wątpienia to jest jedna z tych postaci, o której, tak jak wspomniałem, próżno szukać informacji w wielu, nawet obszernych opracowaniach. A proszę zwrócić uwagę, że pan dr Daniel Koreś był goreś poświęcić jej kilkaset stron. I proszę mi wierzyć, każda z tych stron jest niezwykle rzetelnie, dokładnie udokumentowana źródłowo i co ważne,
Nie jest to hagiografia tej postaci, bo ta książka również pokazuje słabości w życiu głównego bohatera, ale jest to bez wątpienia dowód na to, jak wiele w naszej ojczystej historii jest jeszcze postaci, po które warto sięgnąć, którymi należy się zainteresować i o których warto pisać artykuły i książki po to, żeby przybliżyć je szerszemu gronu czytelników. Mam świadomość, że z tą książką wiele osób będzie miało problem, żeby przez nią przebrnąć z racji objętości źródłowego charakteru. Ale przecież na górnej półce muszą również stanąć te książki, które właśnie są, można powiedzieć, wyselekcjonowane dla tych, którzy poświęcą kilkanaście dni, żeby zapoznać się z historią, w tym przypadku biografią człowieka, który, jeszcze raz to podkreślam, był gorącym patriotą i zasłużył na to, żeby wydobyć go z odmętów przeszłości. To zrobił pan dr Daniel Koryś, za to jesteśmy mu wdzięczni i dlatego książka W cieniu wyroku na miasto o pułkowniku Józefie Szostaku trafia na naszą górną półkę. Dziękujemy i mówimy do zobaczenia.